Od Lukasz 22 zunächst. 22 rozdziału. 39-46. Od 39 do 46 wiersza. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia. I patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Także nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I ukazał mu się anioł z nieba wzmacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Lukasz kapitel 23. I 23 rozdziału. A też 33-34. Od 33 wiersza do 43. A gdy przyszli na miejsce zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy, a lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeśli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Przyjęli z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Die letzten drei Stationen, die der Jesus auf dieser Erde erlebt hat. Te ostatnie trzy miejsca, w których Pan Jezus tutaj na ziemi przebywał. Das sind Gethsemane, Gabata und Golgata. To są właśnie Gethsemane, Gabata i Golgata. Der Jesus war gekommen in der Fülle der Zeit, um den Willen Gottes zu tun. Pan Jezus przyszedł, gdy się czas wypełnił, aby wypełnić wolę Bożą. Aber er wusste auch, was das für ihn bedeutete. Ale on również wiedział, co to oznacza dla niego. Er wusste, was über ihn kommen würde. On wiedział, co przyjdzie na niego. Wir wissen nicht, was morgen passieren kann. My nie wiemy, co nam może się jutro zdarzyć. Wir wissen nicht, was wir in der nächsten Woche erleben. My nie wiemy, co w przyszłym tygodniu przeżyjemy. Aber der Jesus wusste in allen Einzelheiten, was über ihn kommen wird. Ale Pan Jezus wiedział wszystko w szczegółach, co spotka go. Und dennoch hatte er sich festgestellt, um nach Jerusalem hinauszugehen. A jednak on wytrwał w tym, aby iść do Jerozolimy. Es war sein Ziel und sein Wunsch, Gott zu verherrlichen. To był jego cel i jego życzenie, aby uwielbić Boga. Und es war auch sein Wunsch, uns zu erretten. I to było jego życzenie również nas ratować. Aber andererseits sah er auch die Schrecken des Kreuzes vor seiner Seele. Ale z drugiej strony on widział również i to przerażenie tego krzyża, mające na nim przyjść. Und das sehen wir besonders in Gethsemane. A szczególnie to oglądamy w tym ogrodzie Getsemane. Er ging hinaus, er begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. On według zwyczaju wyszedł na Górę Oliwną. Welche Gewohnheit hatte der Herr? A jakie zwyczaje Pan Jezus miał? Wir lesen in der Schrift von zwei Gewohnheiten, die er hatte. My czytamy w Piśmie o dwóch przyzwyczajeniach, które on miał. Er hatte die Gewohnheit zu beten. On miał ten zwyczaj modlić się. Er hatte die Gewohnheit, mit dem Vater zu verkehren.
On miał ten zwyczaj przebywać w społeczności z Ojcem. Deshalb ging er der Gewohnheit nach von den Brüdern. I dlatego według zwyczaju wyszedł na tą górę Oliwną. Er hatte auch noch eine andere Gewohnheit. Miał też inny zwyczaj. Wir lesen in Kapitel 4 des Lukas Evangeliums. Czytamy w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza. Dass er in die Synagoge von Nazareth ging und das Wort Gottes aufgeschlagen hat nach seiner Gewohnheit. Że wszedł do synagogi w Nazarecie i według zwyczaju swego otworzył Słowo Boże. Welch gesegnete Gewohnheiten sind das doch. O, jakież to są wielce błogosławione przyzwyczajenia. Und wie gesegnet auch für uns, wenn wir diese Gewohnheit kennen. O, jak to jest wielce błogosławione dla nas, jeżeli my znamy i mamy takie przyzwyczajenia. Wir haben hier gelesen, dass auch die Jünger ihm folgten. Tu żeśmy czytali, że i uczniowie poszli za nim. Und dabei hat er Petrus, Jakobus und Johannes noch besonders mit sich genommen. A w tym celu też szczególnie wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Er hat zu ihnen gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. On im powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Er kniete nieder und betete. A on sam ukląkł i modlił się. Er war aber in seiner Not alleine. Ale był niestety w swojej wielkiej biedzie samotny. Seine Jünger haben ihn nicht verstanden. Jego uczniowie nie zrozumieli go. Obwohl er ihnen das viele Male gesagt hatte, dass er leiden und sterben müsste. Pomimo tego, że on wielokrotnie im już to przepowiadał, że on musi wiele ucierpieć i że musi umrzeć. Wir sehen hier, dass sie eingeschlafen waren. I widzimy, że oni zasnęli. In den Psalmen spricht der Herr einmal die folgenden Worte. W psalmach Pan wypowiada to następującymi słowami. Ich habe auf Mitleiden gewartet, da war keines und auf Tröste und ich habe keine gefunden. Oczekiwałem na współczującego, a nie było ani jednego. I oczekiwałem na tego, który by mnie pocieszył, ale żadnego nie znalazłem. Der Jesus war jetzt in seiner Not ganz alleine. I Pan Jezus w całej swojej biedzie znajdował się całkowicie samotny. Das, was ihm sozusagen damals gefehlt hat, können wir heute noch ein wenig ergänzen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. A tak można by powiedzieć, że to, czego mu wtedy tak bardzo brakowało, to my możemy teraz to uzupełnić tym, że będziemy się jego odczuciami i nim zajmować. On tutaj powiedział, czy kielich, który mi dał ojciec, czy nie miałbym go wypić? Er sagt, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst. Pan tutaj mówi, ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Das eben erwähnte Wort sagt er in Lukas 18. Te poprzednio wypowiedziane zdanie to jest wymienione w Łukasza 18 rozdział. Hier fügt er hinzu doch nicht mein Wille, sondern der deine. Ale tutaj jeszcze Pan Jezus w 42 wierszu dodaje, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Der Jesus hat im Johannes-Evangelium ausdrücklich einmal gesagt, dass er nicht seinen Willen sucht, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Pan Jezus powiedział kiedyś dobitnie w Ewangelii Jana, że on nie szuka swojej własnej woli, ale woli tego, który go posłał. Und dennoch, wenn es das Wohl des Menschen ging, hat er auch einen Willen. Ale pomimo tego, jeżeli chodziło o dobro człowieka, to on też miał swoją własną wolę w tym zakresie. Er zum Beispiel zu dem Aussätzigen gesagt, ich will, sei gereinigt. Tak na przykład powiedział do trędowatego, ja chcę, bądź oczyszczony. Und wenn er sagt, ich will, dann war es natürlich auch der Wille des Vaters. Ale jeżeli on powiedział, ja chcę, to naturalnie również była wola Ojca. Und das wird auch besonders deutlich in Johannes 17. A szczególnie dobitnie to widać w Ewangelii Jana 17 rozdział. Wo der Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Tam, gdzie on mówi, ojcze, ja chcę, żeby ci, których ty mi dałeś, byli tam, gdzie ja jestem. Das ist natürlich auch der Wille des Vaters. I to jest naturalnie wolą Ojca. Aber hier sehen wir ihn in völliger Unterwerfung unter dem Vater. Ale tu całkowicie widzimy go w całkowitym podporządkowaniu się woli Ojca. Da kam auch noch ein Engel, der ihn stärkte. Nawet przychodzi anioł, który go posila. Jesus wird nur in Lukas Evangelium erwähnt. Ta rzecz jest wspomniana tylko w Ewangelii Łukasza. Lukas Evangelium finden wir den Jesus als den Sohn des Menschen.
Bo tutaj w Ewangelii Łukasza oglądamy Pana Jezusa opisanego jako Syna Człowieczego. I jako taki on potrzebował wzmocnienia od anioła. Wenn er als der Sohn des Menschen betrachtet wird, ist er unter die Engel erniedrigt, so sagt es auch der Hebräerbrief. I tak jak to list do Hebrajczyków mówi, że jeżeli ma być traktowany jako Syn Człowieczy, to też i on był uniżony pod anioł. Aber wenn er als Sohn Gottes betrachtet wird, ist er über die Engel erhöht. Ale jeżeli mamy go rozważać jako Syna Bożego, to wiemy, że jest on wywyższony ponad anioł. Da hat er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt nach Hebräer 1. I tak jak mówi pierwszy rozdział do Rzymian, on odziedziczył od niego o wiele więcej znamienitsze imię. Als er im ringenden Kampf war, betete er heftiger. I gdy był w wielkim boju, to w śmiertelnym boju, jeszcze gorliwiej się modlił. Und zu dieser Situation haben wir ein gutes Wort in Hebräer 5. Również i do tej sytuacji mamy bardzo pasujące słowo w liście Hebrajczyków, 5 rozdział. 7 wiersz. A za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Tutaj widzimy stopniowanie, proszenie, błaganie i z wielkim krzykiem proszenie. I tak troszeczkę możemy tego odczuć, że ta bieda jego serca coraz to bardziej się wzmagała. Es war noch nicht das Kreuz, aber er sah es vor sich. Naturalnie to jeszcze nie był krzyż, ale on widział wszystko przed sobą. Uczniowie zasnęli. Sie haben den Herrn nicht verstanden. Oni nie zrozumieli Pana. Vielleicht kann es auch sein, dass wir schlafen. Może i tak się zdarzyć, że i my zaśniemy. Es werden öfter Stellen genannt in der Heiligen Schrift, wo wir wachsam sein sollen. W wielu miejscach Słowa Bożego jest wspomniane, że my mamy czuwać. Der weise König Salomo hat gesagt. A ten mądry król Salomon powiedział: Ein wenig Schlaf, ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und dann kommt die Not, wie ein gewaffneter Mann. Troszeczkę zdrzemnąć się, trochę się przespać i ręce założyć, a wtedy przychodzi bieda jako uzbrojony mąż. Er möge es verhindern, dass wir geistig nicht einschlafen. Oby Pan to przeciwdziałał, abyśmy duchowo nie zasnęli. Sondern, dass wir die Gemeinschaft mit ihm kennen und neu pflegen. Ale chodzi o to, abyśmy znali społeczność z nim i ją ciągle na nowo pielęgnowali i wzmacniali. Wir haben dann von Golgatha gelesen. Czytaliśmy tu później również o Golgocie. Aber da gab es noch ein Gabbata dazwischen, was im Johannes-Evangelium erwähnt wird. Ale pomiędzy jednym a drugim było jeszcze miejsce zwane Gabata, które jest wymienione w Ewangelii Jana. Das war der Ort, wo Pilatus sein Urteil über den Herrn Jesus gesprochen hat. To było to miejsce, w którym Piłat wypowiedział swój wyrok nad Panem Jezusem. In Gabata hat Pilatus geurteilt. Tam w Gabacie Piłat osądził Pana Jezusa. Vorher hatte er schon richtig geurteilt. Wcześniej on już właściwie osądził. Er hat mindestens dreimal bezeugt, dass der Jesus unschuldig war. Bo już co najmniej trzykrotnie poświadczył, że Pan Jezus jest niewinny. Und doch hat dann den Schuldspruch über ihn ausgesprochen. A jednak pomimo tego wypowiedział ten wyrok obciążający go. Er wollte die Gunst des Volkes behalten. Bo on chciał zachować przychylność tego narodu dla siebie. Ein Bruder sagte einmal, pewien brat kiedyś powiedział, Pilatus wird eine Ewigkeit Zeit haben, über seine Torheit nachzudenken. Piłat będzie miał całą wieczność czasu, aby rozmyślać na temat swojej głupoty. In Gabata hat Pilatus geurteilt. Tam w Gabacie Piłat wydał ten wyrok. In Gethsemane hätten die Jünger auch ein Urteil haben sollen, aber sie haben kein mitgefühlt. Tam w Getsemane uczniowie mieli rozsądzić i odpowiednio postąpić, ale oni nie mieli współczucia. Auf Golgatha sehen wir, wie Gott auch ein Urteil hat. A na Golgocie oglądamy w tej sytuacji, że Bóg osądził. Da sehen wir, wie Gott urteilt über die Sünde.
Tam oglądamy, w jaki sposób Bóg osądza grzech. Der Jesus hat fremde Schuld und Sünde auf sich genommen. Pan Jezus wziął na siebie wszelką obcą winę i grzech. Und darum musste er von Gott verlassen werden. I z tego powodu musiał być przez Boga opuszczony. Gott kann nie Gemeinschaft haben mit der Sünde. Bóg nigdy nie może mieć społeczności z grzechem. Und das Kreuz zeigt auch das Gericht über die Sünde. I grzech pokazał ten sąd nad grzechem. Krzyż pokazał sąd nad grzechem. Als der Jesus nach Golgatha ging, gdy Pan Jezus poszedł na Golgotę, da waren auch viele Frauen, die folgten. To też i wiele niewiast poszło za nim. Er zu ihnen gesagt, Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, weinet über euch selbst und über eure Kinder. I on im powiedział, córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą i nad dziećmi swymi. Wir wissen, dass das Volk Israel in ein großes Gericht gekommen ist. Wiemy o tym z historii, że cały naród izraelski później, kilkanaście lat potem, został poddany bardzo wielkiemu sądowi. O tym właśnie Pan Jezus myślał. Gdy przez generała rzymskiego Tytusa Jerozolima została w późniejszych latach potoczona i obwałowana. Wtedy zostało zabitych około 3 miliony Żydów. Ale Pan Jezus spoglądał jeszcze w przyszłość dalej. My wiemy o tym, że ten cały naród znalazł się pod karzącą rózgą Bożą z powodu swojego odstępstwa. Sie haben den Herrn verworfen. Oni odrzucili Pana. Und wie verhängnisvoll waren doch die Folgen. A jakież były godne pożałowania skutki tego. Im letzten Weltkrieg, w ostatniej wojnie światowej, sind 11 Millionen Juden in Westdeutschland gewesen. Przebywało na terenie Niemiec Zachodnich 11 milionów Żydów. Davon sind etwa 6 Millionen umgekommen. I z tych 11 około 6 milionów zostało zamordowanych. Wir können dieses Wort dann ein wenig verstehen. Weinet nicht über mich. Weinet über euch selbst und über eure Kinder. I dlatego możemy troszeczkę zrozumieć te słowa, że Pan Jezus powiedział do niewiast, płaczcie nad samym sobą i nad dziećmi waszymi. Aber der Jesus wird mit diesem Volk auch wieder anknüpfen. Ale Pan Jezus kiedyś połączy się znowu z tym narodem. Jetzt ist aber noch die Zeit der Nationen, das sagt der Jesus ausdrücklich. Die Zeit der Nationen. Ale Pan Jezus też powiedział, że przyjdzie czas narodów, który obecnie jest wach. Er hat dann noch von dem grünen Holze gesprochen, in Vers 31. Wenn man dies tut an dem grünen Holze, was wird an den Dürren geschehen? Pan Jezus również wspomina o zielonym drzewie, w 31 wierszu mówiąc, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, to będzie na suchym. Das grüne Holz, das weiß nicht, ob das Frucht bringt. To zielone drzewo wskazuje na przynoszenie owoców. Das war er selbst, der für Gott Frucht gebracht hat. To właśnie był on osobiście sam, który przyniósł dla Boga owoc. Er ist der Wurzelspross aus dürrem Erdreich nach Jesaja 53. Według Izajasza 53 rozdziału on jest tym korzeniem z ziemi suchej, który przyniósł owoc. Aber Israel vergleicht er mit dem dürren Holz. Ale on przyrównuje Izrael do tego suchego drzewa. Kein Frucht für Gott. Nie przynoszącego owocu dla Boga. Dennoch wird eine Zeit kommen, wo er sagen kann. Ale pomimo tego przyjdzie taki czas, o którym już mogło być powiedziane. Denk an ein Wort aus dem Propheten Hosea. I mam na myśli teraz słowo z proroka Ozeasza. Er wird dann sagen, aus mir wird deine Frucht gefunden. I tam jest powiedziane, ze mnie będzie twój owoc znaleziony. Dann wird dieses Volk ihn auch erkennen und anerkennen. I wtedy ten naród znowu go pozna i uzna. Aber der Herr Jesus wird allein die Frucht. Ale Pan Jezus osobiście tylko przyniesie ten owoc. Als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie daselbst ihn und die Übeltäter. Ale gdy przyszli na to miejsce zwane trupią czaszką, to tam go ukrzyżowali, a złoczyńców razem z nim. Jednego po prawicy, drugiego po lewicy.
Der in der Mitte, das ist der größte von den Übeltätern. I w ten sposób człowiek to wyraził, że ten, który jest pośrodku nich, to jest największy ze złoczyńców. Und der Jesus war doch rein und heilig und tadellos. A przecież Pan Jezus był czysty, święty i bez żadnej zmazy. Aber er hat jetzt nicht das Gericht Gottes über sie herabgerufen. Ale Pan nie ściągnął na nich w tym momencie sądu Bożego. Über die Menschen, die ihn verurteilt haben. Na tych ludzi, którzy go tam osądzili. Über die römischen Kriegsknechte, die ihn gequält haben. Na tych żołnierzy rzymskich, którzy go tam męczyli. Nein, er hat ein vergebendes Herz. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nie, on miał serce pełne przebaczenia i zwraca się nawet do Ojca. Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Auch hier sehen wir, wie der Jesus mit Gott dem Vater wieder in Übereinstimmung ist. I tu oglądamy, jak Pan Jezus jest z Bogiem Ojcem w całkowitej jednomyślności. Im Buche Nehemia finden wir einmal den schönen Titel, dass Gott der Vergebung genannt wird. W Księdze Nehemiasza jest piękny tytuł Boży wymieniony, mianowicie Bóg jest nazwany Bogiem Przebaczenia. Gott will vergeben. Tak, Bóg chce przebaczać. Der Jesus will vergeben. Pan Jezus chce przebaczać. Aber nur der erlangt die Vergebung, der auch bekennt. Ale tylko ten otrzymuje przebaczenie, który wyznaje swoje winy. Da haben wir ein ganz einfaches Rezept. Mamy bardzo prostą receptę. Das steht im Psalm 32. O tym jest napisane w Psalmie 32. Da sagt David, ich tat dir kund meine Sünde und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. I tam Dawid mówi do Boga, ja ci wyznałem mój grzech, a ty mi go przebaczyłeś. Kann auch mal sein, dass wir gegenseitig etwas zu vergeben haben. Może się też zdarzyć, że musimy sobie wzajemnie coś wybaczyć. Da sagt der Apostel Paulus, dass wir auch einander vergeben sollen. I apostoł Paweł też nam mówi, że mamy wzajemnie sobie przebaczać. Gott in Christo euch vergeben hat. Dokładnie tak samo, jak Bóg w Chrystusie wam przebaczył. Und das ist eine vollkommene Vergebung. A to jest doskonałe przebaczenie. In Hebräer 10 wird das auch erklärt mit der Vergebung. Co do tego przebaczenia, to jest dalej wyjaśnione w Hebrajczyków 10 rozdział. Da wird die Stelle erwähnt aus dem Alten Testament, ihre Sünden, ihre Gesetzlosigkeiten werden ich nie mehr gedenken. I tam jest przytoczone miejsce ze Starego Testamentu, które mówi, że grzechów waszych i niesprawiedliwości waszych już nigdy więcej nie wspomnę. Wo eine Vergebung davon ist, da ist nicht mehr ein Opfer nötig. Bo tam, gdzie jest przebaczenie, to już nie jest konieczna ofiara. So sehen wir, dass der Jesus jetzt seinen Platz zu Rechten Gottes eingenommen hat. I tak widzimy, że Pan Jezus teraz zajął swoje miejsce po prawicy Bożej. Das ist der Beweis, dass alle Sünden vergeben sind. To jest dowód na to, że wszystkie grzechy zostały przebaczone. Wir lesen in den nächsten Versen von dem Volk, von den Obersten und auch von den Kriegsknechten. W następnych wierszach czytamy o przełożonych ludu, o ludzie i o żołnierzach. Das sind drei verschiedene Gruppen. A więc to są trzy różne grupy ludzi. Auf diese Gruppen werden wir auch im Psalm 22 hingewiesen. I mowa jest o tych grupach ludzi również w Psalmie 22. Psalm 22. Da lesen wir in Vers 6. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volke verachtet wird. Siódmy wiersz. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Genau wie wir das hier in Lukas 23 haben. Dokładnie tak, jak to oglądamy w Łukasza w 23 rozdziale. Aber in Vers 12, in 22, da heißt es, viele Pfarren haben mich umgeben, Stiere von Basan mich umringt. Ale w 13 wierszu jest z tego 22 psalmu powiedziane, otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. W tym oglądamy obrazowo przedstawionych przełożonych tego narodu. A w 22 psalmie 17 wiersz, oto psy mnie otoczyły. Tu jest mowa o tych rzymskich żołnierzach. Eine vollkommene Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort. A więc widzimy całkowite doskonałą zgodność ze słowami proroczymi. Das prophetische Wort hat sich immer erfüllt bis dahin. I słowo prorocze aż do obecnych czasów zawsze się wypełniało. Es wird sich auch in der Zukunft erfüllen. I w przyszłości się wypełni. Ich brauche nicht besonders zu erklären, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist.
Nie muszę wam przecież szczególnie udowadniać i wyjaśniać, że Słowo Boże jest prawdą. Wenn wir sehen, wie sich das prophetische Wort erfüllt, sind wir sofort überzeugt von der Wahrheit des Wortes Gottes. A dodatkowo, gdy widzimy, jak Słowo Boże proroczo się wypełnia, to zaraz jesteśmy przekonani, że Słowo Boże jest prawdą. Man hat den Herrn Jesus verhöhnt. Zniesławiano, wyśmiewano Pana Jezusa. Die Kriegsknechte haben auch ihn auch verspottet. Również i żołnierze naśmiewali się z niego. Sie haben gesagt, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. I oni mówili, jeżeli jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Die Obersten haben gesagt, wenn dieser der Christus ist. A ci, którzy byli przełożonymi, mówili, jeżeli ty jesteś Chrystusem. Er war tatsächlich der Christus, der König seines Volkes. Tak, rzeczywiście, on był Chrystusem, tym królem swojego narodu. Aber sie wollten ihn nicht anerkennen. Ale oni go nie chcieli przyjąć, uznać. Sie haben zu Pilatus gesagt, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Oni do Piłata powiedzieli, nie mamy króla, tylko cesarza. So sehen wir, wie das Reich noch nicht aufgerichtet ist. I tak widzimy, że to królestwo nie było jeszcze ustanowione. Der Jesus ist der Verworfene von seinem Volk. A Pan Jezus stał się odrzuconym przez swój naród. Er kam in das Seinige, die Seinige nahmen ihn nicht. On przyszedł do swojej własności, ale ci z jego własności nie przyjęli go. Dennoch bezeugt Petrus in der Apostelgeschichte in Jerusalem. A pomimo tego Piotr to zaświadcza w Jerozolimie, opisane to jest w Dziejach Apostolskich, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Że Bóg go uczynił Panem i Chrystusem. Das Volk hat ihn in Frage gestellt als den Christus. Lud powątpiewał, czy on jest Chrystusem. Er war der Christus nach Psalm 2. On był Chrystusem według Psalmu 2. Er war der König seines Volkes. On był królem swojego narodu. Den Gott gesalbt hat. Ten, którego Bóg namaścił. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Ale oni go nie przyjęli. Dann sehen wir noch die Überschrift seiner Beschuldigung. A następnie czytamy o tym napisie świadczącym o jego winie. Es war in drei verschiedenen Sprachen, im griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben. I był ten napis napisany w trzech różnych językach, w greckim, w łacińskim i w żydowskim. Wenn wir an das Hebräische denken, sehen wir sozusagen die religiöse Welt, die ihn verborgen hat. Jeżeli pomyślimy o tym hebrajskim języku, to możemy sobie teraz to przyrównać do tego, że ten religijny świat go odrzucił. Gdy pomyślimy o tym języku łacińskim, to możemy powiedzieć, że ten polityczny świat go odrzucił. Gdy pomyślimy o tym greckim języku, to możemy powiedzieć, że Pana Jezusa odrzucił świat kulturalny. Und heute ist das noch genauso. I po dziś dzień dokładnie tak samo wygląda. Aber der Herr wird trotzdem noch. Aber der Herr wird trotzdem noch durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Ale Pan pomimo tego wszystkiego jeszcze dalej działa poprzez swoje słowo i poprzez Ducha Świętego. Da gibt es immer noch Menschen, die ihn erkennen und persönlich annehmen. Tak, dalej są ludzie, którzy go uznają i poznają osobiście. A kto rzeczywiście Pana Jezusa pozna takim, jakim go przedstawia Bóg, ten otrzymuje życie wieczne. A Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 17 rozdział, to jest to prawdziwe, że oni Ciebie, tego prawdziwego Boga uznali i poznali. Następnie żeśmy czytali o tych dwóch złoczyńcach, ci, którzy razem z nim byli ukrzyżowani. I stwierdzamy, że jeden z nich otwiera swoje serce dla Pana Jezusa. O, jak wielka jest łaska Boża. Das ist ein besonderes Merkmal auch in Lukas Evangelium, dass die Gnade Gottes so groß geschrieben wird. Tak, to jest cechą charakterystyczną Ewangelii Łukasza, że tak wielce jest wywyższona i opisywana ta łaska Boża. Gott will allen Menschen gnädig sein. Bóg chce być łaskawy dla wszystkich ludzi. Aber die Gnade muss angenommen werden. Ale ta łaska musi być przyjęta. Ein Lehrling bei uns im Geschäft sagte, ich brauche Gott nicht, ich brauche keine Gnade.
Pewien uczeń w moim zakładzie powiedział: ja nie potrzebuję łaski, nie potrzebuję Boga. Er ist noch nicht 18 Jahre alt geworden, da passiert das Unglück. I nie dożył 18 lat, a miał wypadek. Er war mit seinem Freund unterwegs im Auto. Jechał ze swoimi przyjaciółmi z autem. Sie hatten einen Unfall. Mieli wypadek. Er hat noch etwa 2 Wochen im Krankenhaus gelegen, ohne Besinnung. I jeszcze żył 2 tygodnie w szpitalu, ale nie przyszedł do przytomności. Und dann ging er in die Ewigkeit. I potem przeszedł do wieczności. Er hat ohne Gott gelebt. On żył bez Boga. Ohne die Gnade gelebt. Bez łaski żył. Er ist ohne die Gnade gestorben. Bez łaski umarł. Und das bedeutet in aller Ewigkeit ohne die Gnade zu sein. Das bedeutet verloren. I to oznacza, że też i po całą wieczność bez łaski będzie. I to oznacza, że będzie zgubiony. Widzimy, że dem Herrn dankbar sein, dass er ein Verlangen in unsere Herzen gelegt hat nach der Gnade Gottes. O, jak możemy być Panu wdzięczni, że On włożył w nasze serce to pragnienie tej łaski Bożej. David ruft auch nach Gnade im Psalm 51. Dawid również wołał za łaską w Psalmie 51. Und eine andere Stelle sagt, dass er Gnade gefunden hat. A inne miejsce mówi nam, że On znalazł łaskę. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die von der Gnade Gottes sprechen. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie mówiących o łasce Bożej. Das ist der Beweis dafür, dass Gott gnädig sein will. A to jest dowód na to, że Bóg chce być łaskawy. Und das ist der Beweis dafür, dass wir die Gnade Gottes nötig haben. Ale to jest również dowód na to, że my potrzebujemy tej łaski Bożej. Auch als Gläubige haben wir die Gnade Gottes nötig. Również jako wierzący potrzebujemy tej łaski Bożej. Jeden Tag neu. Każdy dzień na nowo. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird. A pisarz listu do Hebrajczyków mówi, dobrze jest, jeżeli serce jest umacniane łaską Bożą. Man kann auch gläubig sein und trotzdem noch an der Gnade Gottes Mangel leiden. Można być wierzącym, a pomimo tego cierpieć na brak łaski, łaski Bożej. Der Herr möchte, dass wir die Gnade erkennen und für uns auch in Anspruch nehmen. Ale Pan chce, abyśmy tą łaskę poznali i z niej skorzystali. Apostel Paulus hat für sich die Gnade Gottes auch in Anspruch genommen. Apostoł Paweł również skorzystał z tej łaski Bożej. Auch in Bezug auf seinen Dienst. Również, jeżeli dotyczy to jego służby. Er konnte sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. On mógł powiedzieć, że dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. I jego łaska w stosunku do mnie nie była daremna. Nun haben wir hier einen Mann, der gar nicht mehr unter Beweis stellen konnte, dass er wirklich dem Herrn angehört. I teraz tu oglądamy człowieka, który nawet tego nie mógł dowieść, że należy do Pana. Aber der Jesus hat in sein Herz geblickt. Ale Pan Jezus wejrzał w jego serce. Er hatte das Verlangen nach der Gnade, der Jesus gibt ihm diese Gnade und nimmt ihn gleich mit ins Paradies. On miał to pragnienie tej łaski i według tej łaski Pan zaraz go zabrał ze sobą do raju. Er hatte zwar den Wunsch, mit ihm ins Reich einzugehen. Wprawdzie on miał to życzenie, aby wejść z nim do Królestwa. Darauf müsste er jetzt noch warten. Na to by musiał jeszcze aż do dzisiaj czekać. Aber der Jesus nimmt ihn gleich mit ins Paradies. Ale Pan Jezus go bierze ze sobą zaraz do raju. Wie groß ist die Gnade, die der Herr erweist. O, jak jest, jaką jest wielka ta łaska, którą Pan objawia. Auf dieser Erde ist das Paradies sozusagen verloren gegangen. Można powiedzieć, że na tej ziemi ten raj został stracony. I za to Pan Jezus oferuje ludziom ten niebiański raj. Ale wejście do niego jest tylko jedną drogą. Pan powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Wir haben hier noch zwischen diesen beiden Übeltätern ein Zwiegespräch. Tu jeszcze mamy zapisaną rozmowę pomiędzy tymi dwoma złoczyńcami. Dieser eine, der die Gnade empfängt, ten, który tą łaskę otrzymuje, sagt zu dem anderen, auch du fürchtest Gott nicht. Ten mówi do tego drugiego, czy ty się Boga nie boisz? Und dann sagt er, wir mit Recht, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. My żeśmy otrzymali to, co żeśmy zasłużyli swoimi uczynkami. Ale tu potem następuje to wspaniałe świadectwo o Panu Jezusie, ale ten nic złego nie uczynił.
Pan Jezus został przez ludzi w ludzki sposób ukarany, jakby jakiś złoczyńca. Aber dieser eine hat ihn erkannt und sagt, hat nichts Ungeziemendes getan. Ale ten właściwy złoczyńca poznał go i powiedział, że ten nie uczynił nic nieprzystojnego. Er sagt, wir empfangen das Richtige. On powiedział, my otrzymujemy na to, żeśmy zasłużyli. Damit erkennt das Urteil Gottes gleichsam an. W ten sposób on uznaje wyrok Boży nad sobą. Er verurteilt sich selbst. On osądza samego siebie. Und rechtfertigt den Herrn. A usprawiedliwia Pana. Dann kommt der Herr gleichsam und rechtfertigt ihn. Ale zaraz Pan Jezus przychodzi i Jego też usprawiedliwia. Gdy jakiś człowiek daje Panu Jezusowi pełnię swojego uznania, to wtedy Pan i Jego usprawiedliwia. My wiemy o tym mężu z Łukasza 18 rozdział, który stał z daleka, który z daleka modlił się, o Boże, bądź miłościwy grzesznemu. To był ten celnik, który zauważył swoje przewinienia. Ale Pan go usprawiedliwił i tam jest napisane, ten poszedł do domu swego usprawiedliwiony, a ten drugi nie. Beide hatten gebetet, aber welch ein großer Unterschied steht zwischen den Gebeten. Obydwaj się modlili, ale jak wielka jest różnica pomiędzy tymi dwoma modlitwami. Jedes Gebet fängt gleich an, o Gott. Każda modlitwa zaczyna się podobnie, o Boże. Aber dann zeigt sich in Wirklichkeit, was im Herzen ist. Ale potem w trakcie modlitwy dopiero się pokazuje, co w rzeczywistości jest w sercu. Hier konnte Jesus ihm sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Tu mógł mu Pan Jezus powiedzieć, bo zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Wir lesen nicht viel vom Paradies im Neuen Testament. W Nowym Testamencie niewiele czytamy o raju. Es gibt wohl nur drei Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Są tylko trzy miejsca, w których są wymienione wymienione jest to słowo. Obwohl andere Stellen auch noch auf diesen Zustand hinweisen. Ale też i inne miejsca wskazują na ten stan. Wenn Paulus sagt in Philipper 1, bei Christus zu sein, es ist weit besser. Jeżeli Paweł mówi w Filipensach, pierwszy rozdział, że być u Chrystusa jest o wiele lepiej, dachte er natürlich an das Paradies. Naturalnie myślał również o raju. Was ist der Mittelpunkt des Paradieses? I to jest punktem środkowym tego raju. Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Was ist der Mittelpunkt des Himmels? I to jest punktem centralnym nieba. Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. Was ist der Mittelpunkt im Vaterhaus? Cóż jest punktem środkowym w domu ojcowskim? Das ist der Jesus. To jest Pan Jezus. So da werden die Erlösten bald sein. I w tym miejscu będą też i wkrótce wszyscy odkupieni. Die nächsten beiden Verse haben wir nicht gelesen, aber ich möchte nur kurz etwas dazu sagen. Następne dwa wiersze wprawdzie nie przeczytaliśmy, ale chciałbym krótko o nich powiedzieć. In die sechste Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. A było już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Ja haben wir diese drei Stunden, wo Gott sein Angesicht von dem Sohn seiner Liebe abgewandt hat. Tutaj oglądamy te trzy godziny ciemności, w których Bóg musiał odwrócić swoje oblicze od swojego umiłowanego Syna. Tutaj widzimy tą świętość i sprawiedliwość. Tu widzimy, jak Pan Jezus wypełnił to dzieło ku chwale i ku uwielbieniu Boga. I dla naszego wiecznego zbawienia. Übergebe ich meinen Geist. I on jeszcze się modlił, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Und wir wissen, dass der Vater ihn anerkennen gegeben. A my wiemy, że Bóg przyjął go. Er ist nicht im Tod geblieben. On nie pozostał w śmierci. Er sagt von sich, ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. On mówi o sobie, oto byłem umarły, ale teraz jestem żywy od wieków aż na wieki. Wir haben es mit einem lebendigen Herrn zu tun. A więc my mamy do czynienia z żywym Panem. In den letzten Tagen waren wir in Thüringen. Teraz w poprzednich dniach byliśmy w Thüringii. Da zeigte mir ein Bruder einen Zeitungsabschnitt. I wtedy jeden brat mi pokazał wycinek z gazety. Ein
Professor der Theologie leugnet die Auferstehung des Herrn und schreibt das auch nieder. Pewien profesor teologii zapierał zmartwychwstanie Pana i dowodził tego. Wer das in Frage stellt, dass der Herr Jesus lebt, kto powątpiewa w to, że Pan Jezus żyje, kann nie errettet werden. Nie może być nigdy zbawiony. Ist auch nicht errettet. I też nie jest zbawiony. Gott erwartet, dass wir den Sohn Gottes so annehmen, wie ihn gegeben hat. Bóg oczekuje tego od nas, abyśmy Syna przyjęli takim, jakim On nam go dał. Nie tylko tam na Golgocie, gdy On swoją duszę wylał w śmierć. Ale wiara wie, że On żyje. Jeżeli usty naszymi wyznamy, że Jezus Chrystus jest Panem, i wierzyć będziemy, że Bóg go z martwych zbudził, das ist der Weg zur Rettung. To wtedy jest ta droga do zbawienia. So wird es in Römer 10 gesagt. Tak jest napisane w Rzymian 10 rozdział. Wie groß ist doch das Werk von Golgatha. O, jak wielkim jest to dzieło Golgoty. Wie gesegnet sind die Folgen. O, jak błogosławione są następstwa Jego. Denken wir an die vielen. Pomyślmy o tych wielkiej ilości ludzi, die der Herr errettet hat. Których Pan zbawił. Er hat für Gott erkauft durch sein Blut. On ich Bogu odkupił przez swoją krew. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Z każdego pokolenia, z każdego narodu i z każdego języka. Wir haben keine Vorstellung davon. Nawet nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Es sind tausende mal tausende, zehntausende mal zehntausende. To są tysiące, tysięcy i dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy. Und bald werden sie alle bei dem Herrn vereint sein. I wszyscy wkrótce będą razem z Panem połączeni. I Jego wysławiać za tą doskonałą Bożą miłość, która pozwoliła Mu zejść tutaj na Golgotę, aby umrzeć za nas. On samego siebie za nas oddał. Czy nie powinniśmy mieć teraz tego życzenia, aby być dla Niego teraz? Er war ganz für uns da. On całkowicie siebie oddał. Steht auch einmal geschrieben, dass der Christus sich nicht selbst gefallen hat. Er war nur für andere da. Jest napisane w jednym miejscu, że Chrystus nie miał upodobania samym sobie, ale On zawsze był do dyspozycji innych. Wir dürfen den Wunsch haben, auch für ihn da zu sein. I my możemy mieć to życzenie, żeby być też i dla Niego. Und wenn der Wunsch schon im Herzen ist, erkennt er es an. Jeżeli to życzenie jest w sercu naszym, to też i On to życzenie zawsze zobaczy, uzna. Der Heilige Geist wirkt das Wollen, aber auch noch das Vollbringen. A Duch Święty działa w nas zarówno chęć, jak i wykonanie. Was zieht uns denn immer wieder neu zu ihm hin? Co nas ciągle na nowo do Niego pociąga? Es ist eine göttlich vollkommene Liebe. To jest Jego Boża, doskonała miłość. Und was macht uns ihm ähnlich? A co nas czyni podobnymi do Niego? Wenn wir ihn immer wieder neu anschauen. Gdy będziemy ciągle na nowo na Niego spoglądać. Gdy będziemy z otwartym obliczem, z odkrytym obliczem spoglądać w tą chwałę Pana. Wtedy będziemy przemienieni. Wtedy stajemy się Jemu podobni. Mojżesz kiedyś przebywał w obecności Bożej. On przyszedł z góry. Die Haut seines Angesichts strahlte, weil mit ihm geredet hatte. A skóra jego twarzy promieniowała, bo on rozmawiał z Bogiem. Das hat Mose nicht besonders erklärt, das wusste auch, merkte auch nicht. Mojżesz tego nie wyjaśniał, bo on nawet tego nie zauważył sam na sobie. Aber andere haben gesehen und gemerkt, das war ein Mann, der steht in der Gegenwart Gottes. Ale inni to zauważyli i wytłumaczyli, że to jest mąż, który przebywał w obecności Bożej. Merken die Leute um uns her, auch dass wir in der Gegenwart Gottes stehen. Czy ludzie z naszego otoczenia zauważają, że my jesteśmy w obecności Bożej? Das gilt nicht nur für die Brüder, das gilt auch für die Schwestern. To jest ważne nie tylko dla braci, to jest ważne również dla sióstr. Wir sind berufen, mit dem Herrn unseren Weg zu gehen. My jesteśmy powołani do tego, aby razem z Panem iść naszą drogą życia. Bald ist unser Lauf vollendet. Wkrótce zakończy się bieg naszego życia. Dann werden wir natürlich das volle Ausmaß sehen und erkennen.
Wtedy już wszystko będziemy widzieli w pełni i wszystko poznamy. A szczególnie to wykonane dzieło Golgoty. I to będzie wiecznym zajęciem odkupionych. I ciągle na nowo to będzie przed ich spojrzeniami przedstawiane. I wtedy my będziemy go uwielbiać. Tak jak on jest tego godzien i wart. Oby Pan pobłogosławił swoje słowo. Słyszeli, że tam jest tak ciężka sytuacja gospodarcza i polityczna, że niewiele tam się dzieje, a osobiście mój syn Rudolf nie ma nawet odwagi, żeby tam jechać i pracować. Jest też następnym problemem to, że ma już trójkę dzieci, które muszą chodzić do szkoły. Damals ging Rudolf zunächst allein nach Zaire, nach Kamerun und Zaire. I parę lat do tyłu to Rudolf pojechał samotnie najpierw do Zairu i do Kamerunu. Da waren damals auch Freunde, die sagten, dass Eltern das zulassen, den Jungen so weit in die Ferne ziehen zu lassen.
I w tamtych latach byli już tacy pesymiści, którzy narzekali i mówili, jak wy jako rodzice możecie dopuścić, żeby wasz chłopak tak daleko pojechał. Ich hab damals gesagt, es ist besser, er ist mit dem Herrn in Afrika, als ohne den Herrn bei mir in der Küche. Ja wtedy powiedziałem, lepiej gdy on jest z Panem w Afryce, niż jakby był, miał być bez Pana, a siedział u mnie w kuchni. Andere Freunde haben auch gesagt zu mir. A inni przyjaciele mówili też do mnie. Hast du nicht auch mal den Wunsch oder den Traum und möchtest die Kinder in Afrika besuchen damals? Czy nie chciałbyś też i swoich dzieci tam w Afryce odwiedzić kiedyś? Ich habe dann gesagt, ich träume weiter. I ja wtedy powiedziałem, że ja marzę o tym dalej. Man muss doch einige Voraussetzungen mitbringen, wenn man in Afrika arbeiten will. Ale trzeba również mieć pewne przymioty, które by predysponowały do tego, żeby w Afryce pracować. Dass ich mal nach Polen komme, ist nicht so problematisch. I to, że ja tu przyjeżdżam do Polski, to dla mnie nie jest tak problematyczne, jak wyjechać tam. Das liegt auch noch an dem guten Übersetzer, den ich habe. A w dodatku jeszcze to jest też zależne od dobrego tłumacza, który by trzeba mieć. Ich hoffe, dass unsere Beziehung so zu bestehen bleibt. I myślę, że w ten sposób nasz związek dalej pozostanie. Und ich habe auch noch herzliche Grüße auszutragen an euch, meine Geschwister aus Fulbach, wo ich wohne. A poza tym to chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia dla was wszystkich od wierzących z miejscowości Burbach, gdzie mieszkam. A ja pozdrawiam od wierzących z Cito i z Bogatyni. I pragnę znać swojego Boga jeszcze wierzyty. Pozdrowienia do swojego Boga. Ja widzę. Also bitte nimmt auch herzliche Grüße an deine Versammlung von Polen.